Dzień dobry Państwu. Witam Państwa podczas ostatniego punktu naszego dzisiejszego programu, piątego seminarium ENAI Warszawa. Naszym gościem specjalnym dzisiaj jest pan Krzysztof Karan, gościem specjalnym, ponieważ jest osobą spoza naszego środowiska, chociaż myślę, że w zasadzie wiele nas łączy, bo pan Krzysztof prowadzi coś takiego jak program wiedzy społecznej, jeśli nie przekręcam, więc właściwie no, coś bardzo podobnego do naszej formuły. Dopiero powstaje, no ale już... Dopiero rusza. No właśnie, rusza i można obserwować pana twórczość na stronie internetowej pod nazwą Historia Sztuki, kanale YouTube pod tym samym tytułem. Ja chciałem się skupić na tej twórczości filmowej przede wszystkim, bo ona myślę ma dzisiaj największą moc oddziaływania społecznego. Jesteśmy społeczeństwem telewizyjnym. I to, co uderza na pana kanale, to jest to, że zaczyna się tak trochę niewinnie od historii malarstwa, historia krzesła. Bardzo w ogóle ciekawa, jak krzesło jako mebel ewoluowało na przestrzeni wieków, coś o kolorze, a potem takim... Kolor jest zasadniczy, ale to inna sprawa. No właśnie, ale... Kolor to jest filozofia. Od pewnego czasu dominują na pana kanale filmy na temat marksizmu. I te właśnie filmy przykuły naszą uwagę. Moją uwagę przykuły właściwie dwie rzeczy. Jedna to taka, że tam jest ogromna liczba szczegółów w tych filmach, takich szczegółów historycznych, biograficznych, wzajemnych powiązań. No to dzisiaj właściwie nikt się tym tematem nie zajmuje. Właśnie można powiedzieć, że na temat marksizmu jest sza, a tutaj mamy taki zalew informacji, bardzo, bardzo konkretnych, różnych faktów na temat historii tej myśli. A druga rzecz, która mnie osobiście zainteresowała, też była u podłoża zaproszenia pana do naszego studia, to to, że pan tam wprost mówi w jednym z tych filmów, że to jest bardzo ważne, żeby dzisiaj elita miała tą wiedzę. Żeby ludzie, którzy powiedzmy, tak to zrozumiałem, mają większy wpływ niż przeciętny na, nazwijmy to, cybernetyczne sterowanie społeczne, żeby wiedziała o tym marksizmie, czym był, czym jest, w jakich występuje postaciach. Więc o to chciałem pana zapytać. Dlaczego pana zdaniem to jest takie ważne? Dla kogo pan to robi i po co? To ja wykorzystuję, przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie. Bo to się bardzo rzadko zdarza. A dlaczego to się zdarza w moim przypadku rzadko i będzie się zdarzało coraz rzadziej? Dlaczego będę napotykał na coraz większy opór, jeżeli chodzi o wiedzę społeczną? To do tego być może dojdziemy. Wykorzystam tę sytuację, ale nawiążę do zdania ostatniego, które pan powiedział. Otóż... Przepraszam. Ja nie umiem wyłączać tych urządzeń. Mogłoby się zepsuć. Najważniejszą rzeczą właśnie, o której pan powiedział, to jest to, że obecnie marksizm jest traktowany jako element historii. Zamknięty rozdział historii. Jest to coś zupełnie fenomenalnego, ponieważ od 60 lat, ponad 60 lat, marksizm jest podstawową ideologią wykładaną i rozwijaną na wszystkich czołowych uniwersytetach świata, wszystkich, łącznie z katolickimi. Czasami świadomie, czasami nieświadomie. I cały współczesny system jest produktem marksizmu. Przede wszystkim z tego powodu, że mentalność współczesnego człowieka została uformowana w ciągu ostatnich, mówię o współczesnych ludziach, w ciągu ostatnich 25-30 lat przez wychowanie krytyczne, które jest bezpośrednim produktem ostatniej fazy marksizmu, czyli marksizmu, w skrócie powiem, Habermasowsko-Butlerowskiego. A co to znaczy, to można się dowiedzieć z mojej historii marksizmu. Otóż to jest dla mnie, czy stało się w pewnym momencie największym odkryciem, że cała debata publiczna,
nie mam na myśli tutaj debaty tylko medialnej, bo to są igrzyska i to wiadomo, że to taniec z gwiazdami. Cała debata na poziomie akademickim w Polsce, a podejrzewam, że i we wszystkich krajach tak zwanego bloku wschodniego, odbywa się, przykro to powiedzieć, przy zerowej wiedzy o podstawowej ideologii, która tę rzeczywistość kształtuje. Przy czym od razu podkreślam, nie jest to zarzut, jest to stwierdzenie faktu. Nie jest to zarzut dlatego, że w Polsce nigdy ani historia marksizmu klasycznego, a już tym bardziej historia marksizmu nowoczesnego i współczesnego nie były wykładane, a przez połowę ostatnich 60 lat marksizm nowoczesny był zwalczany przez dogorywający u nas marksizm klasyczny, czyli marksizm bolszewicki, stalinowsko-leninowski. To jest pewien splot okoliczności, które można dość łatwo zresztą wyjaśnić, ale one powodują, że jeśli dzisiaj otworzy się telewizor, jeśli śledzi się analizy dotyczące jakiejkolwiek dziedziny rzeczywistości, to w tych analizach pojawia się mnóstwo elementów, które ludzie, że tak powiem, wynajdują i składają w całość intuicyjnie. I czasami nawet są bardzo bliscy prawidłowej diagnozy. Natomiast nigdy się to nie złoży do kupy, ponieważ lekceważą, nie mają świadomości tego, że wszystko to, co się dzieje w tej chwili w cywilizowanym świecie, zaznaczam, jest bezpośrednią konsekwencją współczesnego marksizmu, a to, co się dzieje, że tak powiem, tu i teraz w Europie, jest konsekwencją realizacji planu z Ventotene, włoskiego komunisty Spinelliego, który to projekt integracji europejskiej, czyli zamiany Europy w komunistyczne państwo, jest właśnie w ogromnym pośpiechu i z ogromnym trudem domykany. Miejmy nadzieję, że to domknięcie się nie powiedzie, ale dużo wskazuje na to, że może się powieść. I teraz przechodzę do rzeczy. Ponieważ debata publiczna jest, mówiąc, przepraszam, będę używał takiego określenia, ale będę mówił wprost, jest pozbawiona kompletnie jakiegokolwiek sensu. Ponieważ ona jest wprawdzie debatą na bardzo wysokim poziomie, ale jest kompletnie oderwana od rzeczywistości. W związku z tym zadałem sobie pytanie, co ma w tej sytuacji zrobić społeczeństwo i dlaczego społeczeństwo ulega działaniu nieznających rzeczywistości polityków. I postawiłem sobie takie oto pytanie. W Polsce i nie tylko w Polsce, w większości krajów cywilizowanych, człowiek w wieku 18 lat dostaje dowód osobisty i kartkę wyborczą. I wprawdzie nie wprost, przez współudział, ma prawo decydować o ustroju państwa, w którym żyje. Ma prawo decydować o systemie wychowania i tak dalej, o wszystkich elementach. Oczywiście nie robi tego wprost, ponieważ musi głosować, oddać głos, oddać swoje decyzje w ręce różnego typu sił politycznych, które oferują mu określone ideologie. Przy czym jako ideologię traktuje ogólną koncepcję życia społecznego plus wskazanie środków służących realizacji celów deklarowanych przez te ideologie. To są szczegóły, ale w przyszłości być może będzie okazja do tego wrócić, ale tutaj każde słowo jest ważne. Chodzi o te środki, które ideologia wskazuje do realizacji celów, które obiecuje ludziom. Jeśli tak jest, jeśli 18-letni człowiek, niezależnie od wykształcenia, zaznaczam, bo tu nie ma żadnego cenzusu, czyli nie, kiedyś były różnego typu cenzusy, majątkowe, wiekowe, rasowe, narodowe i tak dalej, a w tej chwili w zasadzie każdy, kto ma 18 lat i nie został pozbawiony praw, może
decydować czy współdecydować o systemie, jaki jest realizowany w jego państwie. I na temat tego, jaki ma być ten system, ludzie się między sobą kłócą. Oczywiście nie kłóci się społeczeństwo, ponieważ społeczeństwo nie ma nic do gadania. Społeczeństwo jest w tej chwili statystycznie jakąś masą, ale ono jest kompletnie zatomizowane, to znaczy każdy z tego społeczeństwa siedzi w oddzielnym mieszkaniu, patrzy w oddzielny telewizor, w związku z tym komunikacji społecznej praktycznie rzecz biorąc nie ma. Ale to społeczeństwo obserwuje bicie się pałkami po głowach między elitami, które zabiegają w ten sposób o jego poparcie. Czyli żeby to zatomizowane społeczeństwo poszło do wyborów i żeby oddało swój głos na określoną ideologię. I w tym celu przedstawia społeczeństwu różne obietnice, które potem albo dotrzymuje, albo nie dotrzymuje, najczęściej nie dotrzymuje, no i z tego robi się cały kujawiak. I ja sobie zadaję pytanie. Po pierwsze, jaką wiedzą powinien dysponować 18-letni człowiek? Starsi mnie nie interesują, bo tutaj cezura jest jasno określona. Jaką wiedzą powinien dysponować 18-letni człowiek? W jakim czasie jest w stanie opanować taką wiedzę, która umożliwia mu podejmowanie wyborów czy decydowanie o ustroju państwa i o formule życia społecznego, za które on w rzeczywistości, w praktyce odpowiada, ponieważ bez względu na to, jak decyduje i bez względu na to, na kogo odda swój głos, to praktyczne skutki tej decyzji spadają na niego i na innych członków społeczeństwa. Jednym słowem, co powinien wiedzieć człowiek, który ma 18 lat, przyjmując pewne kryterium z takiej dziedziny jak psychologia rozwoju, że te rzeczy, o których będzie tu mowa, może zacząć rozumieć człowiek mniej więcej 15-letni. Teoretycznie mniej więcej od 12-13 roku życia człowiek jest psychofizjologicznie przygotowany do tego, żeby poznawać pewne problemy. Jednym słowem, między 15 a 18 rokiem życia człowiek musi opanować taką wiedzę, niezależną od cenzusu akademickiego, naukowego itd., która umożliwia mu podejmowanie racjonalnych decyzji ustrojowych, za które potem musi brać praktyczną odpowiedzialność. Czyli żyć w takim systemie, jaki został na jego życzenie zrealizowany przez polityków. I taką wiedzę nazywam wiedzą społeczną. To jest wiedza, którą ma mieć społeczeństwo, nie politycy. Politycy chcą albo nie chcą, to się dowiedzą albo się nie dowiedzą. Będą brać udział w tym programie i się dowiedzą albo nie będą brać i będą próbowali manipulować na ślepo. I to jest ich dobre prawo. Natomiast społeczeństwo musi mieć taką wiedzę, która pozwala im zweryfikować i ocenić oferowane mu ideologie. I cała reszta, którą tu mam spisaną na kartkach, mogę to czytać, mogę tego nie czytać, sprowadza się do tego, po pierwsze, jak skonstruować taką wiedzę, jakie ona musi mieć cechy, z czego musi się składać, a poza tym, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby ona dotarła do społeczeństwa i żeby społeczeństwo zechciało ją przyswoić. A punktem wyjścia do tego, ponieważ od czegoś trzeba zacząć, a trzeba zacząć w tym przypadku od konkretów, jest zestaw pewnych definicji pojęć podstawowych, które są konieczne ze względu na dokonujący się od 60. lat tak zwany zwrot lingwistyczny, który doprowadził do tego, że w naukach społecznych nie ma mowy o rzeczywistości,
A z kolei nowoczesny marksizm, czyli teoria krytyczna i jej mutacje, wręcz wykluczają odwoływanie się do rzeczywistości. To jest bardzo istotne. W sposób zasadniczy wykluczają prawo odwoływania się do rzeczywistości jako do weryfikatora na przykład argumentów używanych w dyskusji, z czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Do tego się sprowadza cała teoria dyskursu Habermasa. Jak, przepraszam, bo zgubiłem na moment wątek, ja mam sklerozę, więc trzeba brać na to poprawkę. Historia marksizmu jest, całego marksizmu zaznaczam, czyli od samych początków, a nawet pra początków, bo pierwszy odcinek, którego jeszcze nie ma, jest w tej chwili od drugiego do czwartego, jutro będzie piąty. Ona obejmuje również prehistorię marksizmu. Ta historia marksizmu ma stworzyć, że tak powiem, model, w jaki sposób można zweryfikować ideologię. I na koniec powiem tylko, jakie jest podstawowe założenie weryfikacji ideologii. Bo jak mówię, celem jest weryfikacja ideologii. Zaznaczam, celem wiedzy społecznej nie jest ocena ideologii. Bo ocenę ideologii i wybór ideologii to już każdy sobie dokonuje na własny rachunek, zgodnie z własnym systemem wartości. To jest bardzo istotne, co teraz mówię. Więc tu nie chodzi o mówienie, czy jakaś ideologia jest dobra, czy zła, bo to jest prywatna sprawa człowieka. Natomiast żeby człowiek mógł dokonać oceny, musi tę ideologię ujrzeć w jej praktycznym wymiarze. To jest najważniejsza rzecz. I teraz jaka jest zasada weryfikacji ideologii? Ideolodzy opowiadają różne piękne rzeczy społeczeństwu, formułują jakieś szczytne cele i co z tego wynika dla społeczeństwa? Nic, ponieważ żadnej z intencji, ani żadnego z celów deklarowanych przez ideologię nie można zweryfikować. Po prostu jest to niewykonalne. Nie wiemy, czy ktoś nas chce okłamać, czy nas chce nie okłamać i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jedyne, co człowiek i co społeczeństwo może zrobić, to starać się przewidzieć, a to jest możliwe i to można zrobić bardzo precyzyjnie i bardzo łatwo, starać się określić skutki środków, jakie ideologia wskazuje do realizacji celów. Podam przykład i to będzie na koniec, i to będzie związek z historią marksizmu. Ideolog może obiecywać społeczeństwu wolność. I jako jedną z metod osiągania tej wolności może proponować wprowadzanie tak zwanego wychowania na jednym etapie, wychowania antyautorytarnego, na współczesnym etapie wychowania krytycznego. Co z tego wynika? Na razie do tej pory nic nie wynika. Natomiast jak człowiek posiądzie wiedzę społeczną, to będzie wiedział, że skutkiem wychowania krytycznego, jak zresztą każdej ideologii lewicowej, która likwiduje motywację do pracy albo pozbawia człowieka możliwości zdobycia wysokich kwalifikacji, bo taki jest psychologiczny skutek takiego wychowania, jest utrata przez człowieka i społeczeństwo możliwości produkcji dobrobytu. A jeśli społeczeństwo nie jest w stanie samodzielnie produkować dobrobytu, to po to, żeby zrealizować postulat wolności, ma tylko dwie możliwości. Albo kraść, albo dostać to w prezencie. Ponieważ samo nie jest w stanie wyprodukować. To na tyle. Teraz możemy przejść do szczegółów.
Ja chciałem pana zapytać, co jest wspólnego, bo pan w tych w swoich filmach prezentuje różne odmiany, smaki, rodzaje marksizmu, to jak on ewoluował. Co jest taką zasadniczą cechą marksizmu, pana zdaniem? Co łączy te wszystkie idee i te różne podidee, które się rodziły na przestrzeni lat? Dziękuję za pytanie, bo to jest to, co miałem powiedzieć na końcu, a to zapomniałem. No bo ja mam sklerozę, więc mi się urywa wątek. To jest, powiedział pan, zapytał pan o najważniejszą rzecz, ponieważ bardzo często pojawia się problem, co jest marksizmem, co nie jest marksizmem. Z czego bierze się? To się bierze z tego, że w 1947 roku, kiedy marksiści frankfurccy wracali z emigracji do Europy, to w 1947 roku zostało wydane w Holandii podstawowe dzieło ówczesnej teorii krytycznej, bo potem przybywały następne, Dialektyka oświecenia. Było jeszcze drugie, ale wydane później, w 1950 roku, tak zwana Osobowość autorytarna. To jest w ogóle książka, której należy poświęcić oddzielny temat, no przede wszystkim uniwersytety powinny o tym uczyć. Ale wracam do dialektyki. Otóż dialektyka została sfałszowana przez autorów, ponieważ oni wiedzieli, że będą już wtedy, że będą wracali nie do Europy komunistycznej, ale że Armia Czerwona dotrze tylko do Łaby, w związku z tym oni będą wracać do Europy tak zwanej demokratycznej. I tekst, który był pierwotnie napisany w slangu tym marksistowskim, walka klasowa, kapitał, wyzysk i tak dalej, on został przerobiony na polecenie zresztą Friedricha Pollocka, jednego ze współtwórców Instytutu Badań Socjalnych. I na przykład tam, gdzie było napisane rewolucja, to napisano demokracja. Wszystko zostało tak samo, tylko zastąpiono rewolucję demokracją, rewolucjonistę demokratą, i tak dalej, i tak dalej. I potem cała już implementacja tego odbywała się pod hasłem nowej ideologii, takiej no name, a w zasadzie jej symbolem stała się wolność. To jest kwestia wolności, jest oddzielną sprawą i do niej warto odrębnie wrócić. W związku z tym nie bardzo wiadomo, gdzie się kończy, gdzie się zaczyna marksizm. Czy to, co jest w tej chwili, to jest marksizm, tym bardziej, że on potem wchłonął wpływy anarchizmu. Były dwa takie etapy romansu anarchistów z marksistami, przy czym w 70-tych latach XIX wieku Marks tak się pożarł z Bakuninem, że anarchiści wystąpili z pierwszej międzynarodówki i założyli własną międzynarodówkę, a po II wojnie światowej, a w zasadzie jeszcze w czasie II wojny światowej, kiedy wszyscy praktycznie rzecz biorąc marksiści europejscy siedzieli w Stanach Zjednoczonych, w dwóch, a w zasadzie w trzech ośrodkach i tam przygotowywali nową wersję teorii krytycznej, bo to już była druga wersja teorii krytycznej, to wtedy już nie było przeszkód personalnych i ideologicznych, żeby marksizm zaczął wchłaniać wiele wpływów anarchizmu i z kolei, żeby anarchizm zaczął przejmować nie tyle wpływy, ile metody walki. A metodą walki, no to były te wszystkie sprawy związane z likwidacją kultury, przede wszystkim z wychowaniem, ze zmianą idiomu sztuki i tak dalej, i tak dalej. Po czym rozpoznać, że ideologia jest marksizmem albo nie jest marksizmem? W 1880 roku francuski socjalista i zięć Marksa, na 3 lata przed śmiercią Marksa, napisał esej pod tytułem Prawo do lenistwa. Niezbyt długi, kompletnie niedoceniany, a przywołany przez Gerharda Schrödera kilka lat temu. Do tego zaraz przejdę. Istota tej książki, tego eseju, sprowadza się do takiej myśli, że praca jest nieszczęściem, hańbą, czymś niegodnym wolnego człowieka. Istotą wolnego człowieka jest nienawiść do pracy. I w czasach, kiedy zdaniem Lafarga, kiedy on publikował to, pojawiła się nowa, wspaniała wizja,
której czkawka potem się pojawiła i w futuryzmie, i do dzisiaj trwa, powraca w mitologii społeczeństwa postindustrialnego. Lafargue mianowicie odkrył, że za ludzi będą pracować automaty. Ludzie nie będą musieli pracować i będzie można się bawić, bankietować. Mówię, upraszam, ale taki jest ostatni sens, przede wszystkim ostatniego zdania, które ja cytuję w historii marksizmu. Dlaczego on napisał ten esej? On napisał ten esej wtedy, kiedy w samym marksizmie następował przełom rewizjonistyczny. Czyli, że sami marksiści odchodzili od idei rewolucji. I Marx bardzo protestował przeciwko temu, tak jak potem Lenin. Zwalczał wszelkie tendencje rewizjonistyczne. I to było w sytuacji, w której lewica, która rezygnowała z koncepcji rewolucji, czyli socjaldemokracja, zaczynała odzyskiwać popularność, którą utraciła wcześniej, w latach 70. na rzecz chadecji, tworzącej się wtedy chadecji. Jednym słowem, powstała taka sytuacja, że marksiści nierewolucyjni, czyli socjaldemokraci, chcący wprowadzić komunizm, ale bez przeprowadzania rewolucji polegającej na mordowaniu ludzi, zobaczyli perspektywę, że można, oni mogą zdobyć władzę w systemie demokratycznym. I Marx się temu strasznie przeciwstawił. A Lafargue napisał właśnie ten esej. Pytanie, po co on napisał taki idiotyczny esej, skoro droga do władzy była otwarta? I zresztą tę władzę w 1919 roku SPD zdobyło i potem rozstrzelało to Różę Luksemburg i Karla Liebknechta, którzy chcieli rewolucji. Otóż Marx wiedział, że każdy system lewicowy likwiduje motywację do pracy, a więc produkuje nędzę. I jeśli socjaliści czy komuniści zdobędą władzę w sposób legalny i wprowadzą socjalizm, to ten komunizm zacznie produkować nędzę i zacznie się zbliżać do katastrofy. I prędzej czy później musi dojść do buntu społecznego. I w demokracji nie ma możliwości stłumienia buntu terrorem. Trzeba oddać władzę, bo jak się ją zdobyło metodami demokratycznymi, to trzeba ją metodami demokratycznymi oddać. I Marx dlatego jest taka zasadnicza różnica między socjalizmem utopijnym a realną utopią marksistowską, którą potem rozwijał Ernst Bloch, wybitny marksistowski filozof, tak zwane konkrete utopii to się nazywało. Marx zrozumiał, że jeśli chce się zrealizować system komunistyczny, to bez względu na to, jakimi metodami się go wprowadzi, muszą być przygotowane środki do tego, żeby utrzymać tę władzę. A władzy w systemie, który popada w nędzę, nie można utrzymać innymi metodami niż terrorem. I jedynie rewolucja jest najprostszym sposobem, żeby zdobyć władzę terrorem i natychmiast rozbudowywać aparat terroru. To znakomicie zrozumiał Lenin i to zrealizował w Rosji. I to znakomicie zrozumiał Altiero Spinelli, kiedy w 1941 roku pisał plan realizowany obecnie, plan Zjednoczonej Europy. Ponieważ oprócz zasadniczego postulatu likwidacji suwerennych państw i stworzenia jednego państwa komunistycznego, jednym z zasadniczych postulatów jest, i to pisał Spinelli w 1941 roku, a teraz jest to realizowane. I ludzie patrzą i się zastanawiają, po co i dlaczego. No to jest fenomenalne. Otóż on napisał, że muszą być zlikwidowane armię suwerennych państw narodowych i zastąpione jedną armią europejską pod
No wiadomo, że armia musi być lojalna wobec kierownictwa tego tworu politycznego. Ale on jeszcze napisał coś ważniejszego, bo to wskazuje, do czego ta armia ma służyć. Z pamięci mogę coś zmieniać, ale będzie to jutro, przepraszam, jest to nawet chyba w filmie o Spinelli, jako oddzielna tablica w tekstem wypisane. Potrzeba odpowiedniej ilości sił i środków, żeby w państwach federalnych, czyli tych państwach już należących do zamkniętej Unii, wprowadzać ustanowione przez rząd europejski przepisy ustanowione w celu zachowania porządku ogólnego. Czyli to jest dokładnie definicja stanu wyjątkowego. Jednym słowem, celem montowania armii, jednej armii europejskiej, a te wysiłki wtedy bez sukcesu podejmował Spinelli ze Spakiem już w 1952 roku, bo wtedy już została postanowiona wspólnota obronna i wspólnota polityczna. No ale wtedy jeszcze żyli Churchill, de Gaulle, było jeszcze dużo tych starych ramoni, którzy mieli niewłaściwą wizję rzeczywistości. W tej chwili tworzenie tej armii ma służyć zdyscyplinowaniu społeczeństw, można powiedzieć, krajów związkowych, trudno już to określić, w każdym razie tych dawnych, społeczeństw dawnych, suwerennych państw, w przypadku, gdyby im coś zaczęło strzelać do głowy takiego, co jest niezgodne z ogólną ideą integracji. No, taką bardzo łagodną metodą ingerencji są teraz te najazdy różnych komisji weneckich i tak dalej, które strofują. No, to jest dom wariatów po prostu. Już pomijając, przepraszam, że używam takiego języka, ale ponieważ żyjemy w rzeczywistości aberracyjnej, a celem wiedzy społecznej jest przedstawienie obrazu tej rzeczywistości, to od pewnego momentu trzeba zaczynać nazywać rzeczy po imieniu. Zbliżam się do końca, wiem, że strasznie dużo robię różnych takich wtrętów, ale celem Paula Lafarga było zniszczenie etosu pracy, ponieważ marksizm klasyczny przegrał ze społeczeństwem, które zostało wychowane. Ono się wtedy tworzyło. To 29 rok i wielki kryzys przerwał to. Marksizm przegrał ze społeczeństwem, które budowało etos pracy. Tego przełomu, który się odbył w końcu XIX wieku, nikt do tej pory ani nie rozumie, ani go w ogóle nie zauważył. Opowiada się jakieś dyrdymały o tworzeniu jakichś elit, szable, kontusze, wąsy. Tymczasem w końcu XIX wieku miliony niewolników w postaci proletariatu niewykwalifikowanego i prawie niepiśmiennego proletariatu i wyzwolonych chłopów pańszczyźnianych, czyli ta część społeczeństwa, z której wywodzi się 99,999 współczesnych społeczeństw, łącznie z tymi tak zwanymi elitami. Ponieważ te prawdziwe elity, które miały jakiś etos, to zostały po prostu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wybite. U nas przez komunistów, a tam przez też komunistów. No. Z takim zastrzeżeniem, że Hitler był narodowym socjalistą, no, czyli był lewicą. Mówi się ludziom, że prawica. Otóż to był przełom polegający na tym, że ogromne masy ludzi, których cały dorobek doświadczenia wielu, wielu pokoleń sprowadzał się do nienawiści do roboty, ponieważ oni byli przez wieki z pokolenia na pokolenie eksploatowani. I tych ludzi z jednej strony Marx wzywał do rewolucji i do mordowania kapitalistów, a z drugiej strony
taki niemiecki kardynał Ketteler, a potem papież Leon XIII w encyklice Rerum Novarum wezwał do realizacji czegoś, co się później nazywało katolicką nauką społeczną, czyli zupełnie nowej formuły życia społecznego. Emanacją polityczną tego nurtu była ówczesna chadecja, zaznaczam, pierwsza chadecja była chadecją katolicką, po II wojnie światowej chadecja zrobiła się protestancka, a to jest zmiana całkowita, ponieważ są to całkowicie sprzeczne antropologie. Max Weber napisał półprawdy o tym. Ja w swojej historii dopisuję drugie półprawdy napisane przez Webera między wierszami. Być może już ktoś napisał to, ale nie znalazłem. Więc były takie dwie koncepcje. Jedna koncepcja mordu i grabieży, i to była wersja marksowska, a druga koncepcja katolicka to była wersja zdobywania wolności, czyli dobrobytu, własną pracą. Pracą, której te pokolenia w swoim doświadczeniu nienawidziły. I zmiana mentalności tych ludzi była nieprawdopodobnym epokowym przełomem. Nikt się tym przełomem nie zajmuje. Ale skutek był taki, że zaczęli popularność tracić zwolennicy rewolucji. I jedyną metodą odzyskania przez marksistów wpływu na społeczeństwo było zabicie w nich etosu pracy. Ponieważ jeśli pozostaliby oni tymi, tak jak to było w połowie XIX wieku, ciemnymi robolami potrafiącymi tylko szuflować łopatą i nic więcej, i nie wchodziliby już na poziom bardzo się wtedy zmieniającej technologii. To jest ta druga rewolucja technologiczna. Żarówka, telefon, radio, te rzeczy wtedy wymyślano. To oni wtedy, będąc niewykwalifikowanymi, nie mieli żadnej szansy na to, żeby samemu budować własny dobrobyt. W związku z tym oni musieli kraść, w związku z tym musieli głosować na ideologów marksistów, którzy oferowali im system kradzieży. Pierwszy etap. Potem była, dużo rzeczy się działo, ale w 1955 roku Herbert Marcuse napisał książkę pod tytułem Eros i cywilizacja. O czym jest ta książka? Co on tam wypisywał, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo to i o Marksie, i o wszystkim. Sens tej książki jest taki, że praca to jest takie zło, które przeszkadza człowiekowi w kopulacji, bo kopulacja daje dużą przyjemność. Ale w tej chwili, przepraszam, no to ja mówię nie co on napisał, tylko co powiedział w tej książce. Ale w tej chwili, czyli w 1955 roku, zaczyna się cud gospodarczy w Niemczech. On był finansowany przez te pieniądze, które pan mówi, i częściowo przez Plan Marshalla, ale on był robiony również przez resztkę niemieckiego społeczeństwa, które miało wielki wyrzut na sumieniu. I to Francuzi zresztą mieli kolaborację, Włosi mieli faszyzm. Trzy wielkie narody powojenne, które miały do odrobienia nieprawdopodobny grzech. Tego się nie docenia, no bo gdzie są ci naukowcy, którzy się tym zajmują? Nie ma. W 1955 roku, kiedy zaczynał się cud gospodarczy, Marcuse napisał książkę, która się sprowadza do takiego hasła. Automaty, technologia poszła tak daleko, że automaty załatwiają pracę, czyli znowu Lafargue, a wy będziecie się mogli kopulować. W związku z tym nie będzie już potrzebna tradycyjna moralność seksualna, będzie ją można zastąpić tak zwaną moralnością libidynalną. No i taką obietnicę złożył młodzieży. Problem polega na tym, że to się nie sprawdziło, ponieważ ludzie po prostu po wojnie, szczególnie po tych zniszczeniach, po obu stronach zresztą oceanu, ale z różnych innych względów, zabrali się do roboty i traktowali to
niedojrzały jeszcze sytuację, bo tu dochodzimy do kwestii pokoleniowej, która jest oddzielnym problemem. I to nie działało. I w 64 roku Marcuse napisał następną książkę pod tytułem Człowiek jednowymiarowy, gdzie ubolewa nad tym, jak to społeczeństwo, proletariat i młodzież, które mają perspektywę wyzwolenia seksualnego, jak to jest możliwe, że oni ulegają temu konsumpcjonizmowi grzesznemu, czyli kupieniu pralki, wybudowaniu domu, odbudowaniu miast z gruzów itd., itd. Przecież to jest takie reakcyjne, mieszczańskie. I w tejże książce wzywa, 64 rok, wzywa młodzież do tak zwanej wielkiej odmowy, czyli do totalnego sabotażu rozwijającego się wtedy porządku gospodarczego i społecznego. I z kolei w 65 roku napisał instrukcję dla nowej lewicy pod tytułem Tolerancja represywna i wyhodowana elita nowej lewicy miała zarządzać tym, co potem się nazywa hipisowską rewolucją końca lat 60. Ale się rozwinąłem. Ale zbliżam się do puenty. Otóż wszystkie wcześniejsze i wszystkie pozostałe działania, w tym szczególnie, co jest bardzo istotne w sensie praktycznym, zarówno koncepcja filozoficzna rzeczywistości, ale przede wszystkim system wychowania, styl wychowania, proponowany najpierw przez marksizm, no oczywiście Karol Marx się wychowaniem nie zajmował, bo on to skwitował w manifestie jednym zdaniem, że wykształcenie to jest tylko produkowanie maszyny roboczej, ale potem wszystkie następne wersje marksizmu antykulturowego, ja go nazywam antykulturowym i mówię na ten marksizm antykultura, wszystkie te działania nastawione są na to, żeby uniemożliwić ludziom zdobycie wysokiego wykształcenia. Tu nie chodzi tylko o zniechęcenie ludzi do pracy. No bo jak ludzie będą w stanie pracować, to jak już nie będą mieli innego wyjścia, to się wezmą do roboty i zaczną produkować to, co potrzebują, to, co muszą. Ale nie zrobią tego, jeżeli nie będą w stanie produkować. Mówię oczywiście produkować nie na zasadzie kręcenia mioteł czy robienia szpadli, ale na robienie wysokich technologii, tym, co decyduje o poziomie życia współczesnych społeczeństw. A do tego jest potrzebny najwyższy poziom wykształcenia i najwyższy sposób organizacji. Ponieważ jeśli oni nie będą mogli pracować, nie będą potrafili pracować, to nawet gdyby chcieli, nie będą w stanie produkować swojego dobrobytu. W związku z tym ten dobrobyt, który jest im potrzebny i który traktują już zupełnie jako oczywistość, będą po prostu musieli ukraść. I znowu będą musieli oddać władzę tym, którzy stworzą system grabieży. To jest, poza wszystkimi innymi, jeden podstawowy element, który łączy wszystkie wersje marksizmu. Przepraszam, że to trwało tak długo, ale... No bardzo dobrze, czyli rozumiem, że takie powszechne zresztą też zdanie, które w ogóle w kulturze i popkulturze występuje, że to z lenistwa się wszystko bierze, to też ma, rozumiem, jest jakimś rodzajem dywersji marksistowskiej. Nie, proszę pana. To jest trochę bardziej skomplikowane. Wyjaśnię bardzo krótko. W historii marksizmu były, nie tylko zresztą marksizmu, bo to ma związek również z anarchizmem, były dwa następujące po sobie style wychowawcze, wychowania, czyli kształcenia człowieka od urodzenia. Jedno to był styl antyautorytarny, czyli to był styl polegający na tym, że wychowuje się człowieka bez jakiejkolwiek ingerencji autorytetu, bez jakiegokolwiek przymusu.
Kogo się w ten sposób wychowa, to nie będę w tej chwili analizował. Każdy jest w stanie mniej więcej sobie, można powiedzieć w wielkim skrócie, takiego negusa anarchistę się wychowa. I to okazało się za mało. Mniej więcej w 90-tych latach uruchomiony został w sposób intensywny nowy styl wychowania krytycznego. Wychowanie krytyczne jest to jest bezpośredni wynik tej koncepcji tolerancji represywnej, że to nie jest lekceważenie autorytetów i nie jest wychowywanie z pominięciem autorytetów. To jest obowiązek niszczenia, aktywnego niszczenia autorytetów. Ponieważ zmiana, którą wprowadził Marcuse w tolerancji represywnej, polega na tym, że tolerowanie reakcyjnych poglądów jest sprzeczne z ideą postępu. I on wprowadził nową koncepcję tolerancji represywnej, wyraził to zresztą wprost. Na tolerancję zasługuje lewica, prawicy nie wolno tolerować. To jest nowa formuła tolerancji. Jeden z najważniejszych tekstów chyba w historii ludzkości, ponieważ marksizm zmienił jedną zasadniczą sprawę. Przez ileś tam tysięcy lat, nie wiadomo jak długo trwała historia ludzkości, nie zakwestionowano jednej zasadniczej wartości. Nie zakwestionowano wartości pracy. Która to jest trochę bardziej skomplikowany wywód i on jest przedstawiony w tych definicjach podstawowych, ale która jest, znaczy etos pracy jest kwintesencją kultury. Są różne kultury, bardzo różne, ale one mają jeden wspólny element, pewien mechanizm, który skłania człowieka do twórczej pracy. To jest kultura. I marksizm poprzez wprowadzenie nowych stylów wychowania postanowił zniszczyć zdolność człowieka do wykonywania pracy i w ogóle zdolność człowieka i potrzebę człowieka do doskonalenia siebie i doskonalenia rzeczywistości. Jeśli ten mechanizm się zabije, jeśli ten mechanizm się rozmontuje, ludzie są skazani na nędzę, w związku z tym skazani są na rewolucję. I w tej chwili się to właśnie odbywa, ponieważ i między innymi z tego powodu Europa, a w dużym stopniu i Stany Zjednoczone są skazane w ogromnym stopniu albo na katastrofę, albo na zamknięcie projektu komunistycznego, ponieważ ani Ameryka, ani Europa od wielu, wielu, wielu lat nie jest w stanie produkować tego, co na co dzień zużywa, do czego się przyzwyczaiła. Ponieważ najpierw ten dobrobyt był finansowany z różnego typu operacji, nie będę w tej chwili w szczegóły chodził. Potem od 1955 roku uruchomiono gastarbeiterów w Niemczech. W ciągu do 1968 roku 9 umów międzynarodowych. W 1973 roku już prawie 3 miliony gastarbeiterów szuflowało na niemieckich nierobów. W 2001 roku Gerhard Schröder wzniósł hasło: Es gibt kein Recht auf Faulheit. Nie ma prawa do lenistwa w naszym społeczeństwie. Oczywiście w programie SPD jest zupełnie co innego, po prostu gadał tak. Ale w 2001 roku Schröder, zdając sobie sprawę, jak daleko jest już ubezwłasnowolniona Europa, on wzniósł hasło, które jest bezpośrednim nawiązaniem do eseju Lafarga z 1880 roku. No ale żeby to wyłapać, to wiedza społeczna musi dostarczyć tego typu informacji, żeby one się dały złożyć do kupy. To tyle. Zapraszam, pytanie z sali. Magda Zięt-Chylomska. Tak się złożyło, że właśnie wczoraj w internecie pojawił się mój tekst na temat socjalizmu pod tytułem, który też już mówi, o czym jest ten tekst, czyli Proletariat, który ubiera się u Hugo Bossa.
Ja tam ogólnie zgadzam się właśnie tutaj z Pana tezami i z Pana diagnozą dotyczącą procesów ostatnich 100 lat. Ja socjalizm troszkę inaczej definiuję. Interesowałoby mnie, jak Pan się do tego by odniósł. A konkretnie w tym tekście stawiam tezę, że socjalizm polega na dążeniu do eliminacji prywatnej własności środków produkcji. Tam bardzo mocno właśnie podkreślam tę różnicę między własnością środków produkcji, też nieruchomości, ziemia, prawda, którą można gdzieś potraktować łącznie, a własnością środków konsumpcji. Ponieważ Marks zakładał tylko nacjonalizację czy też socjalizację tych pierwszych. Zlikwidowana miała zostać własność środków produkcji. Własność dóbr konsumpcyjnych miała jak najbardziej pozostać. Tu się różnimy, ale to już detal, przepraszam. I moja teza jest taka, że właśnie socjalizm kładzie nacisk na, można powiedzieć, sprawiedliwy podział środków konsumpcji, czyli generalnie na konsumpcję. I tutaj też Marcuse, prawda, w to się wpisuje człowiekiem jednowymiarowym. Natomiast właśnie wrogiem naczelnym jest ta własność środków produkcji, która też zakłada określoną strukturę społeczeństwa. Ponieważ jeśli mamy strukturę składającą się z drobnych właścicieli, czy w ogóle własności rodzinnej, człowiek, można powiedzieć, inaczej funkcjonuje. Czy każdy, kto ma swoją własność, ma swoją firmę, dba o swoje, też od razu widzi, czy mu przybywa, czy mu ubywa. Jest też powiązany jakoś strukturą, w której działa, jest odpowiedzialny za tą strukturę, ponieważ ma kontakt z określonymi ludźmi, szczególnie jeśli gdzieś tam działa w jakimś środowisku lokalnym. Też inaczej patrzy na politykę, bo od razu ma pewne poczucie, że jak zarobił, to mu ktoś może ukraść. Politycy kradną, politycy mogą mu coś tam zabrać. I struktura społeczeństwa składająca się właśnie, której podstawą są osoby posiadające środki produkcji, jest strukturą, w której nie ma albo jest mało miejsca na demagogię polityczną, mało miejsca na manipulacje, jest mało miejsca na różnego rodzaju, można powiedzieć, centralizację polityczną. Jest to system dosyć zdecentralizowany. Natomiast system, w którym ludzie nie mają tej prywatnej własności środków produkcji, zależą tak naprawdę od pracy w administracji, w wielkich korporacjach albo od zasiłków, są po prostu, można powiedzieć, egzystencja jest od tego systemu zależna i właściwie tak naprawdę można z nimi zrobić wszystko, co się da. I moja teza jest taka, że w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, kiedy formalnie oczywiście ta własność środków produkcji jest zachowana. Nie ma, można powiedzieć, formalnie socjalizmu, mamy kapitalizm, ale de facto ona jest niszczona poprzez to biurokratyzację, poprzez różne przeszkody prawne, kiedy ludziom się obrzydza tak naprawdę prowadzenie działalności, albo kreśli się jakiś taki wizerunek, że przedsiębiorcy to złodzieje, każdy, kto prowadzi biznes, to złodziej, tak naprawdę nie wolno im ufać, albo to ryzyko, lepiej jest mieć wygodne miejsce pracy gdzieś tam właśnie jakiejś dużej korporacji. I tutaj Niemcy są takim przykładem, ponieważ Niemcy nie lubią, można powiedzieć, podejmować ryzyka, wolą pracować w dużej korporacji, zarabiać duże pieniądze i jeździć na 3 razy w roku na wakacje, nie wiem, gdzieś tam na Hawaje, i taki model mi odpowiada. Nie mają potrzeby tej własności. W Polsce gdzieś ta potrzeba jeszcze jest w ludziach, ale też jest gdzieś tam tak, jest tłumiona, jest gdzieś tam zabijana. Więc właśnie zastanawiam się, czy to jest praca jako praca, czy też właśnie praca polegająca właśnie na tej odpowiedzialności za swój własny biznes. Proszę się nie gniewać, ale aż mi ciarki praca polegająca na odpowiedzialności za swój własny biznes. Proszę jeszcze raz posłuchać tego zdania. Praca polegająca na odpowiedzialności za swój własny biznes. Proszę pani, przepraszam, to zdanie jest pozbawione sensu. Dlaczego? Czy praca odpowiedzialna za Praca sobą? umysłowa to nie jest praca. Słucham? Praca umysłowa to nie jest praca. Doskonalenie własnego biznesu to nie jest Przepraszam, praca. tam padło słowo odpowiedzialność. No Praca. właśnie. Ma pan swój biznes utrzymać, ma pan utrzymać z tego biznesu żonę i dzieci. Ale trzeba oddzielić. Praca i odpowiedzialność za pracę to są, oczywiście one mają, są związane, ale nie Jako można mylić pojęć. pracodawca. Pan jest odpowiedzialny za wynik tej pracy.
Nie, ale moja... Nie, proszę pana. Przepraszam. Czy jako pracodawca, czy jako ktokolwiek inny, moim celem nie jest ponoszenie odpowiedzialności. Moim celem jest stworzenie dobra, które pójdzie na rynek i które będzie służyło zaspokajaniu czyichś potrzeb. Wie pan, no, to nie. Nie, przepraszam, miałbym do pana prośbę wielką. Wejdziemy, wdamy się w tej chwili w spór, na który ja jestem przygotowany i bardzo chętnie go podejmę, pod jednym warunkiem. Ja powiedziałem, od 60. lat trwa najważniejsza być może rewolucja, mianowicie rewolucja w sferze języka. Język, którym my się na co dzień posługujemy, jest językiem marksistowskim. W związku z tym ja podejmę dyskusję na każdy temat szczegółowy pod jednym warunkiem. Najpierw proszę zapoznać się z definicjami 10 podstawowych pojęć. Definicją wolności, definicją związku wolności i odpowiedzialności. A pracy, ja bym chętnie zadała dalej, panu tak pytanie, jak pan definiuje pojęcie pracy, bo to może wynikać nieporozumienie po prostu z innej definicji pracy. Praca jest to tworzenie, definicja robocza, ona jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Praca jest to tworzenie dóbr materialnych i niematerialnych służących zaspokajaniu społecznych potrzeb. Kropka. A transport to nie jest praca? Chryste Panie, powiedziałem dóbr materialnych i niematerialnych. Usługa jest taką samą pracą. Napisanie wiersza pod jednym warunkiem, że za ten wiersz, że ten wiersz, bo co jest weryfikacją pracy w kategoriach wiedzy społecznej. To nie jest byle jaka praca, na przykład spontaniczne onanizowanie się artystów w galerii, tak jak to robili w 61 roku wiedeńscy akcjoniści, albo smarowanie się własną kupą i wypróżnianie się. To można też nazwać pracą, trzeba się przy tym ciężko nacharować. Nie. Ten produkt ma się znaleźć na wolnym rynku. Definicję wolnego rynku na razie odłóżmy, bo to jest skomplikowana sprawa. On ma się znaleźć na wolnym rynku i ma znaleźć nabywcę. Czyli musi znaleźć się taki człowiek, który ten produkt zechce, potrzebuje do zaspokojenia swoich potrzeb, ale zapłacić może za ten produkt swoim własnym produktem, który potrzebuje producent tego, czyli zamiana produktów społecznie użytecznych, a nie byle jakich. Głównym problemem współczesnego społeczeństwa europejskiego i polskiego również jest to, że jest ogromna grupa ludzi, którzy wykonują pracę pozorną lub szkodliwą i są utwierdzeni w przekonaniu, że oni wykonują pracę. No, chodzą na uniwersytet, mówią coś tam studentom, biorą za to pieniądze, ale nie ma żadnej różnicy, czy tych ludzi ogłupiają, czy nie. To jest zasadnicza różnica. Produkt jest to, praca jest to produkcja dóbr materialnych i niematerialnych, które służą do zaspokajania społecznych potrzeb. Coś, co nie służy zaspokajaniu społecznej potrzeby, nie jest produktem, w związku z czym zrobienie tego nie jest pracą. Tak? W moim filmie jest taka króciutka animacja. Jedna ręka podaje piwo i ta ręka to jest ręka kelnerki i ona pracuje. A drugi człowiek sięga po to piwo i ciągnie w swoją stronę. Z punktu widzenia fizyki wykonują pracę, siła razy przesunięcie, identyczną pracę. Ale kelnerka pracuje, a ten, kto pije piwo, nie pracuje. Przepraszam, dam pani najlepszy przykład, będzie on nieco drastyczny. Dom publiczny. Przychodzi klient. Wynajmuje usługodawcę. Kiedyś to było, teraz to nie wiadomo, kto komu tam świadczy, ale nieważne. Wynajmuje usługodawcę, który ma mu świadczyć usługę seksualną. Zaczynają świadczyć tę usługę. Z pewnego punktu widzenia robią dokładnie to samo. Wydatek energetyczny jest podobny.
ten, kto płaci, ma mieć z tego przyjemność, bo on płaci. Ale ten, kto jest w pracy i bierze pieniądze, czy ma z tego przyjemność, to już mnie mało obchodzi. Bo jeden jest w pracy, a drugi nie jest w pracy. To jest, a robią dokładnie to samo. To jest zasadnicza różnica między pracą a niepracą. Tymczasem Herbert Marcuse i wszyscy pozostali marksiści próbują wmówić ludziom, że spontaniczna samorealizacja jest pracą, za którą należą się dobra, które musi wyprodukować. I to nie kolejny artysta awangardowy, tylko facet stojący po kostki, za przeproszeniem, w kupie, jak walnie kanalizacja w bloku, to każdy z tych super wyzwolonych marksistów będzie dzwonił do hydraulika, prosił go: panie Władniu, zapłacę każde pieniądze w rękę pana po całej dni, tylko niech pan coś z tym zrobi. Tak jest? Ja właśnie mówię o rzeczywistości. Tak, to się z panem zgadzam. W związku z tym, a do tego, co pani powiedziała, jedno zasadnicze zastrzeżenie, które zmienia całkowicie perspektywę. Otóż pani mówi o produkcji. Kapitalizm współczesny nie jest kapitalizmem produkcyjnym. To się skończyło na poziomie Henry'ego Forda. W tej chwili kapitalistami są finansiści, którzy mogą produkować puste pieniądze, wytrzepywać je znikąd. Gdzie tu jest produkt? Gdzie tu jest praca? W związku z tym te wszystkie koncepcje na temat socjalizmu, kapitalizmu, to nie ma kapitalizmu przemysłowego. To się skończyło. W związku z tym pojęcie własności środków produkcji dzisiaj jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. A poza tym w latach 20. Ameryka, i nie tylko Ameryka, przeżywała boom, bo pracownikom najemnym, którzy nie byli właścicielami środków produkcji, chciało się pracować i zasuwali tak, że aż się dymiło i tworzyli potęgę. Do dzisiaj Ameryka żyje z tamtych pieniędzy, bo przecież później, od 29 roku, to już było w zasadzie tylko i wyłącznie pogłębianie zadłużeń. Precyzuję moje pytanie, dlatego że jeśli chodzi o środki produkcji, to w tej chwili ja już je rozumiem. Powiedzieć, właśnie tak jak pan mówił, to praca może być pracą umysłową, czyli środkiem produkcji może być komputer i mogą być umiejętności, chociażby umiejętność, nie wiem, programowania, umiejętność obsługi różnych tworzenia, powiedzmy, grafik komputerowych i tak dalej, to też są środki produkcji. I teraz to moje pytanie byłoby do pana, czy z punktu widzenia pana istotą socjalizmu byłoby, znaczy jakby ideałem pana społeczeństwa byłoby to, żeby albo pana, czy pana idea gospodarcza zakłada jednak pewną decentralizację gospodarczą, czyli powiedzmy ci informatycy pracują na własny rachunek, właśnie prowadząc własną firmę czy jakieś małe firmy i świadcząc, może być, prawdziwą pracę w pana znaczeniu, czy też to jest wszystko jedno, czy ci informatycy będą pracować na przykład dla jednej światowej firmy, robiąc dokładnie tę samą pracę, która też z punktu widzenia pana na definicji będzie prawdziwą pracą. Czy to ma znaczenie, czy nie? Czy to jest właśnie jedna światowa firma, czy to jest jednak pewna decentralizacja gospodarcza, jeśli produkt jest dokładnie ten sam? Rozumiem pytanie, nie mogę na to pytanie teraz odpowiedzieć. Mogę pani odpowiedzieć na to pytanie po programie. Wyjaśniam, z jakiego powodu. Ja mam oczywiście pewien pogląd na te sprawy, ale moim celem na tym etapie nie jest fundowanie jakichś recept społeczeństwu, które nie jest w stanie ich zweryfikować, bo nie rozumie mechanizmu działania. Byłoby to nieuczciwe. Ja mogę taką koncepcję przedstawić. Próby zresztą były, między innymi w Niemczech, bo Eucken przecież próbował coś takiego i potem Erhard próbowali realizować pewne, oczywiście już zdeformowane, bo to no niestety to były Niemcy, już powojenne. No Erhard jest jeszcze wojenny, główny autor wojenny. Tak, 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 tylko chodzi o to, że, wie pan, to przykro powiedzieć, ale całe nieszczęście zaczął Adenauer.
Adenauer w 1963 roku czy którymś po raz pierwszy doprowadził do tego, że emerytury zostały, zaczęto wypłacać z bieżących wpływów podatkowych. No to jest katastrofa, której jeżeli się nie zlikwiduje, no to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ale to są jakby szczegóły. Jedną z cech wiedzy społecznej, tak jak ja sobie to wyobrażam, jest jej powszechność w tym znaczeniu, że ona jest całkowicie odideologizowana. Czyli ona niczego nie ocenia, niczego nie wskazuje, bo takie decyzje podejmuje się dopiero po jej opanowaniu, ponieważ ona ogranicza się wyłącznie do znajomości faktów. Po to, żeby móc przewidzieć, jakie skutki spowodują środki, które ktoś proponuje, jakiś ideolog. Bo może się jest tak, że jak ktoś się onanizuje, to przy okazji jeszcze produkuje, nie wiem, telefony komórkowe. Ja tego nie wiem. Może tak jest. Otóż najpierw trzeba poznać rzeczywistość i zaakceptować fakt, który wszystkie odmiany marksizmu lekceważą, a co jest istotą infantylizacji obecnie prowadzonej infantylizacji społeczeństwa. Wmawianie ludziom, że dobrobyt bierze się z niczego. No tak, no jak robią ten dobrobyt Chińczycy, tam zasuwając i niszcząc swoje środowisko, no to Niemiec może powiedzieć, ja wolno, wszystko jest w porządku. No tyle tylko, że tak może pomyśleć Niemiec debil. Debil, żeby powiedzieć, to nie jest obelga. Debil jest to stan dorosłego człowieka, który zatrzymał się na rozwoju umysłowym dziecka 12-letniego. Debil nie jest w stanie zrozumieć drugiej zasady termodynamiki, która mówi, że no, perpetuum mobile jest niemożliwe. Marksizm tworzy perpetuum mobile i wszyscy w to wierzą. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe kwestie, to po programie z chęcią porozmawiam, bo byłbym nieuczciwy. Sugerowałbym coś ludziom, zanim oni nie opanują umiejętności weryfikowania pewnych faktów. A jeśli kiedyś dojdzie do tego, że w tym gronie jeszcze będę miał okazję, mam nadzieję krócej mówić, to ja rzeczywiście taką koncepcję przedstawię, to znaczy z tym, że to nie będzie moja koncepcja. Bo moje koncepcje nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Będzie to przedstawienie tych warunków, które muszą być spełnione zgodnie z wiedzą społeczną, czyli z elementarną wiedzą psychologiczną, socjologiczną, ekonomiczną i tak dalej, i tak dalej. Będzie to zestaw warunków, które muszą być spełnione, żeby społeczeństwo było w stanie samodzielnie produkować dobrobyt. Bo jeśli nie, i tu wracam do kwestii socjalizmu, szczególnie na dzisiejszym poziomie technologicznym, jeśli poziom wykształcenia społeczeństwa przeciętny spadnie o 2-3%, to społeczeństwo przestaje być konkurencyjne w konkurencji międzynarodowej i prędzej czy później musi zostać skolonizowane, tak jak my jesteśmy kolonizowani przez Niemców. I jedyną metodą na to, żeby się z tego wydobyć, to jest uruchomienie w bardzo szybkiej perspektywie, to znaczy zmiana przede wszystkim systemu edukacji i wychowania, a druga sprawa to jest uruchomienie programu reedukacji. Dziesiątków tysięcy licencjatów, którzy potrafią czytać i pisać, ale nic nie rozumieją z tego, co potrafią pisać. I ta informacja musi dotrzeć do ministra Gowina, bo w tej chwili rząd mówi bajdury jakieś, czyli to jest kolejny stek dobrych życzeń. A jeśli tego nie zrobi, to ja zakładam, że tak, i taka jest intencja programu wiedzy społecznej, że społeczeństwo sobie taki program zrobi samo. Bo jak nie zrobi, no to koniec jest wiadomy. Chciałem pana zapytać, czy uważa pan, no właśnie, czy te procesy, o których pan mówi, które trwają tak długo, czy one są odwracalne i jak pan ocenia na przykład szansę Polski na to, żeby odwrócić te procesy, a przy okazji to może jeszcze połączę z takim pytaniem od naszego seminarzysty. Pan Mariusz pyta,
jak dotrzeć do dzieci w rodzinie, aby odwrócić ten proces programowania ideologicznego? Tu jest wielki problem. Ja uważam, że to jest, ma zresztą związek z naszą poprzednią rozmową, bo pan mi zadał pytania, ja umknąłem, bo nie chciałem tego tematu ciągnąć, ale tylko żeby nie było, ja nie mam na myśli żadnych tutaj mesjanizmów i tak dalej, i tak dalej. Otóż Polska jest krajem o określonym potencjale, to jest istotne, dlatego że, no nieważne dlaczego, o dość istotnym potencjale, do znacznej liczbie ludności, jest zdegenerowana tak samo albo jeszcze gorzej, jak wszystkie współczesne społeczeństwa, zaraz wyjaśnię dlaczego, ale Polska ma kilka argumentów, a konkretnie dwa, które tego typu rekulturację czy rekultywację umożliwiają. Po pierwsze, Polska nie ma i o to należy dbać. I tutaj ma ogromną rolę do spełnienia no, sprawa w ogóle historii. Polska ma z pełną świadomością tego, co się wydarzyło, na tak i na nie. Polska ma czyste konto, że tak powiem, ogólnoludzkie. To znaczy, nie dopuściła się żadnej oczywistej zbrodni o znaczeniu historycznym. Czyli nie ma tego, co wisi na Niemcach, Francuzach, bo tam była kolaboracja, to była współpraca państwa z okupantem i Włosi. Z Włochami jest jeszcze najtrudniej, ponieważ ten faszyzm został u nas zmitologizowany i w ogóle mówi się o jakichś takich drdymałach, że słuchaj, zastanawiam się, czy oni chociaż raz w życiu słyszeli definicję faszyzmu, no ale to jest oddzielny temat. Więc Polska ma tego typu czyste konto. Polska z czystym sumieniem każdemu, kto by próbował nam udzielać jakichś ideologicznych szkoleń, może powiedzieć na drzewo. Przepraszam Państwa, ja używam czasami języka, który odpowiada, chodzi o to, żeby odpowiednie rzeczy dać słowo. I to jest najsłuszniejsze określenie. Polska ma tego typu zapas. Czy wykorzysta to, to jest inna sprawa, ponieważ oczywiście to, co się odbywa w tej nagonce w tej chwili, to jest właśnie, ale to jest kwestia związana ze stygmatyzacją, która jest jednym z elementów kształtowania opinii większości przez mniejszość. To jest cały Marcuse, potem Moskowicz, wcześniej Habermas i tak dalej, to teraz nie będę w to wchodził. Polska może to zrobić. Ma również Polska drugi argument, który moim zdaniem, podkreślam, niezależnie od przekonań religijnych, jest ogromnym kapitałem, to znaczy, że jeszcze w Polsce nie został całkowicie zniszczony katolicyzm. To jest bardzo istotne i zaznaczam, nie mam na myśli tutaj aspektu, nazwijmy to teologiczno-religijnego, ale aspekt antropologiczny. Nie będę teraz rozwiązywał tematu. Cała walka między tak zwaną cywilizacją europejską, chociaż nikt w tej chwili nie potrafi powiedzieć, co to jest, zaczęła się w połowie XVI wieku i to była walka antropologii katolickiej z antropologią humanistyczną, czyli z taką antropologią, która mówi, że człowiek może decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Zaznaczam, nie wnikam tu w tej chwili w kwestie teologiczno-doktrynalne. Otóż wpływ tej antropologii w Polsce nie został całkowicie zabity. To jest niesłychanie ważne, ponieważ bez tego, a przede wszystkim oczywiście bez, bo ja mówię, to jest druga rzecz. Pierwsza rzecz to jest kwestia odtworzenia etosu pracy. Czyli całkowita zmiana natychmiastowa. I to w ciągu jednego dnia, no ile tam, jak sprawny lobbysta się znajdzie, to ile można załatwić u nas ustawę? W 3 dni? No, napisanie 5. No, czyli tydzień. Dajmy sobie tydzień jeszcze, żeby przelać z konta na konto łapówkę. Za tydzień
powinna wejść ustawa, która zakazuje realizacji w szkołach i na uczelniach, bo to również niestety dotyczy studentów, realizacji formuły wychowania krytycznego. Ponieważ to jest hodowanie przestępców. O kwestii przestępczości w ideologii i tak dalej, czyli od 1977 roku, jak Foucault z Sartrem i z tymi wystąpili do parlamentu francuskiego o legalizację pedofilii, kwestia legalizacji przestępczości, czyli czynienia z przestępstwa normy, jest całkowicie elementem nowego marksizmu. Więc tu. Natomiast, proszę Państwa, te dzieci, które w tej chwili mają 5, 10, 15 lat, za 15 lat będą już decydować o tym, co się tu dzieje. A co to jest 15 lat? Więc jeśli ktoś myśli kategoriami realnymi, to są tego typu parametry. Ostatnia uwaga, nie będę jej rozwijał. Natomiast co jest tragiczną rzeczą, która się odbyła i już na to nie ma metody i trzeba to próbować jakoś ratować. Otóż rocznik 1920 to był ostatni rocznik, który był jeszcze ukształtowany przez wychowanie formujące. Ja w skrócie mówię wychowanie herbartowskie. Formujące wychowanie, które tworzyło etos pracy. To pokolenie wymarło mniej więcej w połowie lat 90. 75-80 lat, ono już się przestawało liczyć, nawet jak tam były jakieś niedobitki. To oznacza, że skończył się wpływ, zerwany został ostatni łańcuch w mechanizmie wewnątrz rodzinnej reprodukcji wzorców kulturowych. Czyli nawet jeżeli dziecko miało już głupich rodziców, czyli hipisów, to jeszcze na to dziecko mieli wpływ dziadkowie. A ponieważ hipisi niespecjalnie się zajmowali dziećmi, to tym bardziej ci dziadkowie mieli wpływ. I na 95 roku się to skończyło, a w 91 roku pan Owsiak ruszył, zdaje się, z rób ta co chce, ta jazda bez trzymanki. No, jeśli ktoś nie widzi związku, to sorry, winetu. Jeszcze chciałem zadbać o to pytanie seminarzysty pana Mariusza, o to, jak można uchronić swoje dzieci, albo jak... Tutaj przytoczę, może zacytuję to pytanie, ale mi gdzieś umknęło. Jak dotrzeć do dzieci w rodzinie, aby odwrócić ten proces programowania ideologicznego, jak z nimi rozmawiać, bo chyba o dzieci w tym wszystkim chodzi, pyta pan Mariusz. O dzieci w tym wszystkim chodzi, natomiast zależy o co chodzi. Jeżeli chodzi o te dzieci, które są poniżej 12 roku życia, a to jest najważniejsze, to tutaj nie ma możliwości innego dotarcia niż przez rodziców, którzy są niestety już spreparowani w znacznym stopniu, ale moim zdaniem wcale nie w takim wielkim, jak się mówi. Ponieważ wbrew pozorom ja twierdzę, że w dalszym ciągu, dlatego że rzeczywistość jest rzeczywistością i rzeczywistość jest antymarksistowska. Marksizm zawsze przegrywał z rzeczywistością i dopóki ta rzeczywistość istnieje, dopóki bomba atomowa tego nie rozwali, to rzeczywistość zawsze będzie przemawiała za. Poza systemem świadomie tworzonym systemem kradzieży i demoralizacji, który jest już tworem czysto ludzkim i jest robiony przez polityków obydwu zresztą stron. W związku z tym tu jest wielki problem. Natomiast powyżej tego wieku, a i dla rodziców tych mniejszych ludzi, ja widzę tylko jedną metodę, to jest program wiedzy społecznej. Dlaczego ja go zrobiłem? Ponieważ takiego programu z założenia nie może uruchomić oficjalnie działający system oświaty i wychowania, ponieważ oficjalnie działający system oświaty i wychowania z założenia jest finansowany przez określony blok polityczny i musi realizować określoną ideologię. I tu nie ma znaczenia, czy my uważamy, że ona jest albo dobra, albo zła. Tu chodzi o to, żeby nauczyć ludzi weryfikować, jaka to jest ideologia, bo dzisiaj jest jedna, a jutro będzie druga. Więc system oświaty i wychowania
Nie zaakceptuję tego, a niestety moje doświadczenia z ostatnich miesięcy są takie, że świadomość elit rządzących, jeżeli chodzi o znajomość problematyki, ja już nie mówię o znajomości historii marksizmu, bo to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, jest zerowa. Czyli oni mają bardzo dobre chęci, ale nie mają wiedzy. W związku z tym sprowadza się to do bla, 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 piękno duchów, którzy są całkowicie bezradni wobec rzeczywistości. Ponieważ oni zostaną wysadzeni z siodła przez tych ludzi, którym w tej chwili pieniądze się daje, ale którzy tych pieniędzy nie wypracowują, bo jak nie za 5, to za 15 lat okaże się, że już tych pieniędzy nie ma i trzeba... No i to wtedy społeczeństwo powie, zaraz, no przygotowaliście i miało być. Jak nie ma, to won. No takie są proste metody. Program wiedzy społecznej. A jedyna rzecz, o jaką należy się modlić, i tutaj to jest już tylko i wyłącznie można się modlić, to jest to, czy i kiedy nastąpi ta katastrofa, przed którą trzeba się bronić, ale to ja nie jestem politykiem, ja nie jestem organizatorem, nie umiem takich rzeczy organizować. Przygotowanie się do zdecydowanego przeciwstawienia się społeczeństwa przed zamknięciem projektu integracji europejskiej, czyli likwidacji suwerennego państwa narodowego, w którym jeszcze możemy podejmować decyzje. Bo na pytanie, które zadał miły pan, my w tej chwili możemy jeszcze próbować formułować jakieś własne odpowiedzi. A w momencie, kiedy klamka zapadnie i kiedy Unia Europejska zostanie doprowadzona do stanu założonego przez Spinelliego, to my sobie będziemy mogli co najwyżej zobaczyć, jakiego SMS-a dostaliśmy z Brukseli. No. To jest koniec. I w tej dziedzinie należy się modlić i przygotowywać do, podkreślam, do czynnego przeciwstawienia się próbom likwidacji suwerennego państwa polskiego, łącznie z użyciem wszystkich możliwych dostępnych środków. Przechodzimy do pytań, bo się trochę nazbierało już tutaj na naszym czasie, ale też są pytania na sali. Zapraszam. Proszę pana, ja jestem miłośnikiem cybernetyki, dzieł profesorów Mariana Mazura, Józefa Koseckiego. Chciałbym się dowiedzieć, czy w pana programie będą uwzględnione te zdobycze nauki, a zwłaszcza, czy będzie uwzględniona wiedza o człowieku, jego sztywnych właściwościach, czy będzie uwzględniona wiedza o cywilizacjach i wynikających z tych właściwościach organizacyjnych społeczeństw, czy będzie uwzględniona wiedza o firmach, przedsiębiorstwach, organizacjach. Nawet napisałem taką książkę, Ósmy dzień stworzenia, czyli cyberneka organizacji, bo się okazuje, że organizacje mają swoje własne, sztywne właściwości, które nie są zgodne z właściwościami ludzi, którzy do tych organizacji należą. Czy pana zdaniem takie działy powinny być w tym wychowaniu? Odpowiadam ogólnie tak, a teraz zrobię zastrzeżenia. Tak, ale muszę to powiedzieć. W takiej formie, którą ja określę wstępnie, a potem zweryfikują ludzie, którzy będą ten program realizować. Bo ja rozpoczynam coś. Ja uważam, że pewne kwestie znam, ale na wielu rzeczach się po prostu nie znam. W związku z tym część wiedzy, która powinna znaleźć się w tej wiedzy społecznej, to musi być dziełem ludzi, którzy się na tym znają. I... Zna pan taki? Słucham? Zna pan taki? No... Kolega chciał zrobić doktorat i nie miał recenzentów. Ale znam ten problem, proszę pana. Znam ten problem doskonale. Jednym z celów, o których tutaj nie mówiłem, jest doprowadzenie do tego, żeby młodzi magistranci, a potem doktoranci podejmowali tematy. Moim zdaniem są ludzie w Polsce, natomiast oni są całkowicie rozproszeni. Ich świadomość... Chciałbym ich poznać, wie pan, bo ja osobiście znam wszystkich mazurowców, którzy mieszkają w Warszawie. No pan zakłada, że chodzi tylko o mazurowców, a ja nie za... wszystkich zwolenników Koseckiego, którzy mieszkają w Polsce. Dobrze, ale... Być może kogoś
nie znam, ponieważ no, nie wszyscy się lubili. Natomiast bardzo bym chciał poznać ludzi, którzy nie są z tego kręgu, a jednak uważają cybernetykę za coś wartościowego. To ma pan przykład na mnie, ponieważ ja nie jestem z tego kręgu, a uważam cybernetykę za coś, czy wartościowego, nie podejmuję się w tej chwili odpowiedzieć, bo to by było wartościowanie. Za słabo ją znam. Natomiast moje zasadnicze zastrzeżenie z punktu widzenia wiedzy społecznej, zaznaczam, z punktu widzenia wiedzy społecznej, to ma być wiedza dla społeczeństwa, a nie dla elit, które chcą sterować społeczeństwem. No, różnica jest oczywista. W związku z tym wiedza społeczna powinna dawać informacje na temat tego, czym jest cybernetyka społeczna, i ta informacja powinna być autorstwa cybernetyków społecznych. Znaczy, zapraszam na stronę www.autonom.edu.pl. Znam. Gdzie są właśnie za darmo do ściągnięcia dzieła udostępnione przez kolegów. Tak. Tylko przepraszam, wejdę panu w słowo. To ten program, który ja chcę uruchomić, powinna robić pewna grupa ludzi. A przynajmniej powinien być jeden niewielki, być może jednoosobowy, jednoosobowe miejsce koordynacyjne. Natomiast wiele tematów szczegółowych, na przykład sprawy stylów wychowania, znacznie ważniejsze od kwestii cybernetyki, ale wyjaśnię panu, z jakiego powodu. Proszę mnie dobrze zrozumieć. To nie jest kwestia jakby jakiejkolwiek oceny tej dziedziny. Chodzi o to, że ona dla społeczeństwa nie jest sprawą podstawową. Dla społeczeństwa, proszę posłuchać, dla społeczeństwa, zgodnie z moją wizją wiedzy społecznej, bo każdy może uruchomić własny program, ale zgodnie z moją wizją i zgodnie z tym, jak ja rozumiem interes społeczny, to społeczeństwo musi wiedzieć, musi znać cybernetykę społeczną po to, żeby potrafić się przed nią bronić. Czyli potrafić się bronić przed manipulacją społeczną. I to jest mój stosunek. Natomiast co do dokonań intelektualnych wymienionych przez pana osób, czapka z głowy, w porządku. No tyle tylko, że ta sama, to znaczy inaczej, bandyta, który nie wie, jak operować ludźmi, jest bandytą przeciętnie wydajnym, a bandyta, który wie, jak operować ludźmi, jest bandytą nieprawdopodobnie wydajnym. W związku z tym, w tym sensie, mnie interesuje, jaki to ma wpływ na społeczeństwo, bo elity i tak się wyżywią. I to jest... Różnego zdania. Ale oczywiście. I trzeba się kłócić. Natomiast jeżeli chodzi o Konecznego, ja jestem wielkim admiratorem dzieła i osoby Konecznego. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Czego nie ma u Konecznego i czego nie mogło być? Swoją najważniejszą książkę Koneczny napisał w 1936 roku. A Max Horkheimer pierwszą wersję teorii krytycznej napisał w 1937. Koneczny był człowiekiem wychowanym w kulturze i, proszę pana, Koneczny w związku z tym, on nawet nie był w stanie sobie wyobrazić, że można wymyśleć program, którego celem jest zniszczenie etosu pracy. I tego elementu u Konecznego nie ma. W związku z tym wartość Konecznego i tej całej teorii jest oczywiście ogromna, ale ona nie przekłada się nijak na współczesność, ponieważ dzisiaj znacznie większy wpływ na mentalność młodego człowieka niż znajomość teorii cywilizacji ma to, czy do przedszkola przychodzi jakiś działacz firmy Ponton i zaczyna 5-letniego gówniarza uczyć onanizmu, bo to jest rzeczywistość Polska. I jeśli ten gówniarz zostanie w ten sposób zainfekowany, to on nie przeczyta nie tylko, że Konecznego, ale on nawet elementarza do końca nie przeczyta. Mówimy o realiach, proszę pana, a nie o fikcji. Nie. To, o czym ja powiedziałem,
To jest jedna rzecz i to, o czym pan mówi, jest, zaznaczam, wiedza na temat cybernetyki społecznej jest poza jakąkolwiek dyskusją. Powinno się tego uczyć w szkołach, moim zdaniem. Jeżeli pana interesuje, w szkołach się powinno uczyć. Ale to nie jest z jakiego punktu widzenia? Społeczeństwo musi mieć narzędzie, które umożliwi mu obronę przed manipulacją. Cybernetyka społeczna tego nie daje. Mam teraz taką propozycję, ponieważ się, że tak powiem, trochę tutaj pytań nagromadziło od naszych seminarzystów online, to żebyśmy się teraz nimi zajęli. Jakoś tak musimy, że tak powiem, rozładować kolejkę, więc mam propozycję, żeby się... Mnie trzeba hamować, bo ja jak zacznę gadać, to tak w nieskończoność. Nie no, jeszcze mamy trochę czasu, ale on już się powoli kończy, więc chodzi o to, żebyśmy w miarę sprawnie teraz przeszli i nie zapomnieli o tym, że jesteśmy oglądani. Ogląda nas aktualnie 55 osób. Pozdrawiamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i przechodzę do pytania. Pan Krzysztof pyta pana tak. Jak definiuje pan postmodernizm w filozofii, a jak neomarksizm? Co uważa pan za warunki konieczne do przeprowadzenia skutecznej antymarksistowskiej kontrrewolucji narodowej? I tak proszę po minutkę odpowiedzi na pytanie, bo ich jest kolejka. Nawet zastanawiam się, czy podejmować się odpowiedzi w takim rozmiarze, bo poza jedną rzeczą, wszystkie nurty, nazwijmy to prądy, czy nurty, prądy intelektualne, stanowiska, jakieś koncepcje, które pojawiły się po II wojnie światowej i te, które utrzymały się w przestrzeni publicznej, są bezpośrednim produktem nowego marksizmu. Więc taki jest związek. Natomiast zdefiniowania postmodernizmu w ciągu minuty się nie podejmuje, bo byłbym śmieszny. No. Na polskich uniwersytetach na kierunku filozofia nie naucza się filozofii marksistowskiej. Jest ona krótko wzmiankowana na kursach typu historia filozofii rosyjskiej. Kursach nieobowiązkowych, a jednocześnie mnóstwo osób określa się mianem antykomunisty. Jak to tłumaczyć? To pytanie od pana Tomasza. Tak, wytłumaczenie jest bardzo proste. Współczesne społeczeństwa poddawane są działaniu ideologii, która ma pozbawić je etosu pracy i uczynić z nich pasożytów. I jest to cel najnowszej, a i starszych wersji marksizmu. Ideolodzy tego marksizmu w ramach tak zwanego marszu przez instytucje, trwającego już czwarte czy piąte pokolenie, bo dla mnie pokolenie to jest mniej więcej 10 lat, czyli od czasu, kiedy student zaczyna mieć prawo wychowywania następnych studentów, wszystkie ośrodki akademickie, wszystkie ośrodki akademickie są ośrodkami marksistowskimi w tym sensie, że poruszają się w ramach marksistowskiego paradygmatu. Więc w związku z tym, co wcześniej powiedziałem, żaden z wykładowców akademickich nie może mieć interesu w tym, żeby ludziom tłumaczyć, na czym polega społeczna manipulacja. Więc nie może ludziom tłumaczyć, że czym jest marksizm i jak działa. W jego interesie jest powtarzanie kłamstwa skądinąd wybitnego, ale kłamcy, Kołakowskiego, który w swojej bardzo jubilowanej książce zamknął wieko nad marksizmem. No bo właśnie o to chodzi, żeby ludzie przestali kojarzyć. Ale co kojarzyć? Kojarzyć to, że tak jak marksizm w wydaniu sowieckim doprowadził do ludobójstwa, to marksizm w wydaniu antykulturowym również musi doprowadzić do ludobójstwa. Bo jeśli ludzie to zrozumieją, to po prostu odrzucą ten marksizm w trybie oczywiście bardzo skomplikowanym. Odpowiedź. Powojenne elity w kolejnym już pokoleniu są elitami marksistowskimi i ich wbrew ich interesowi byłoby uczenie kogokolwiek umiejętności interpretacji i prawdziwej historii marksizmu. Pierwsza historia całego marksizmu
I to śmiem twierdzić przy wszystkich błędach, jakie tam się można wskazać, pierwsza uczciwa historia całego marksizmu to jest historia, którą ja w tej chwili wrzucam do internetu, która jest oczywiście skrótem. Nie ma, na żadnym uniwersytecie pan nie znajdzie tego typu interpretacji, no. Bo to nie jest w interesie. Co pan powie o pracach Henryka Kieresia dotyczących marksizmu jemu pokrewnych oraz o dychotomii personalizmu i socjalizmu w sztuce? Mam głównie na myśli pracę Trzy socjalizmy oraz liczne dostępne w internecie artykuły wystąpienia. To pytanie od seminarzysty Roshan Das 93. Tu mam pewien problem w odpowiedzi. Najchętniej bym, nie ukrywam, wymigał się od tej odpowiedzi, ale odpowiem. Jestem z wielkim szacunkiem dla tego, co próbują robić środowiska, do których należy między innymi pan Kiereś, tak? Nie wnikam w tej chwili w szczegóły. Te środowiska są całkowicie bezradne. Nic nie wyniknie z ich dywagacji, ponieważ to są środowiska szlachetnych, ale pięknoduchów, ponieważ oni, nikt z nich nie zna historii marksizmu, prawdziwej historii marksizmu. Jak przejdą kurs wiedzy powszechnej, to znaczy jak po prostu zobaczą, jak to się rozwijało. Klasycznym przykładem jest no, wybitnie czcigodny profesor Guz, wybitny filozof. Ale profesor Guz nigdy nie zrozumie nowego marksizmu, ponieważ on go interpretuje przez pisma Adorna. Adorna, który swoje pisma napisał po powstaniu teorii krytycznej i interpretuje go w kategoriach filozoficznych. Natomiast istota teorii krytycznej i marksizmu polega na tym, że on nie należy do sfery filozofii, tylko do sfery socjologii. Przypominam, że pierwszy instytut, który zajął się w którym powstała, nie od razu, ale powstała teoria krytyczna, nazywał się Instytut Badań Społecznych. Nowy marksizm oczywiście ma pewną obudowę filozoficzną, ale to wystarczy popatrzeć na daty książek publikowanych. Filozofia w teorii krytycznej została dobudowana po sformułowaniu teorii rewolucji seksualnej i na użytek wprowadzenia rewolucji seksualnej, wymyślonej przez Wilhelma Reicha i zmodyfikowanej przez Ericha Fromma. No, większość ludzi o tym nie ma zielonego pojęcia, nie z własnej winy, tylko dlatego, że po prostu w szkołach się tego nie uczy. Dziękuję bardzo, do widzenia. Także tak to wygląda. Reasumując, z ogromnym szacunkiem dla tej części, która jest ich domeną, jako refleksja nad przyczynami tego, co się w tej chwili dzieje, to są dywagacje kompletnie nieprzydatne, ponieważ one nie uwzględniają, nikt z nich nie uwzględnia istoty nowego marksizmu. No ja co jakiś czas ostatnio słyszę, że są ludzie, którzy, bo gdzieś tam przeczytali, to zrobiło się modne nazwisko Gramsci, Antonio Gramsciego. No, w przedostatnim odcinku jest króciutki fragmencik mojej historii, obrona Antonio Gramsciego, ponieważ był to oczywiście komunista, i z tego punktu widzenia wynikają wszystkie konsekwencje, ale Gramsci jako jedyny nie był antykulturowy i to go różni. Nie postulował zniszczenia etosu pracy. I w pismach Gramsciego jest bardzo dużo o tym, w jaki sposób tworzyć elity, w jaki sposób je szkolić i tak dalej, i tak dalej. To, czy cel był poroniony, to jest zupełnie inna sprawa, ale on myślał kategoriami stworzenia nowej kultury. Dobra, powiedzmy był utopistą, szaleńcem, no i można różne rzeczy powiedzieć. Ale nigdzie w ani jednym słowie nie powiedział, że należy w ludziach zabić etos pracy. Ale żeby to wiedzieć, to no głupio jest mi powiedzieć, trzeba tego Gramsciego przeczytać. I tu dochodzimy do tematu, którego już nie będę kontynuował. No.
Czy czytał pan książkę docenta Koseckiego pod tytułem Naukowe podstawy nacjokratyzmu oraz czy mógłby nawiązać do ideologii nacjokratyzmu w jednym z kolejnych nagrań udostępnianych na kanale Historia Sztuki? To pytanie od pana Tomasza. W tej chwili oczywiście nie czuję się upoważniony do jakiejkolwiek oceny, ponieważ za słabo znam. Znam, przeglądałem, widziałem wykład, ale moja wiedza w tym sensie jest ograniczona. Wiedza społeczna to jest sporo tematów, które ja co najwyżej mogę, że tak powiem, tworzyć pewną ramówkę. Natomiast wypełniać ją muszą fachowcy. Natomiast niewątpliwie uważam, że formuła wspólnoty narodowej jest formułą, która się nie wyczerpała i która jest podstawą ewentualnych wyjść czy szukania jakichś rozwiązań na przyszłość. To na pewno. W związku z tym ta idea internacjonalizmu jest po prostu ideą opętańczą, służącą tylko i wyłącznie, że tak powiem, no, technice zarządzania większych grup, w których nie ma możliwości porównywania. Przechodzimy do kolejnego pytania. Od których lektur należałoby zacząć samodzielne studiowanie marksizmu? To pytanie od pana Tomasza. Od historii marksizmu. Samodzielnie nie ma takich lektur w tej chwili w obiegu, poza moją historią. Przepraszam, że tak mówię, ale mówię wprost, no bo inaczej to bym się nie wygłupiał i nie próbował tego promować. Nie ma w tej chwili historii marksizmu, która by przedstawiała rzetelnie historię marksizmu. Natomiast od czego zacząć? No to od czytania źródeł. Komentatorów nie ma sensu czytać, ponieważ nie ma komentarzy krytycznych marksizmu. To znaczy, oczywiście istnieją komentarze krytyczne wychodzące z różnych nurtów marksizmu, ale nie ma w tej chwili żadnej alternatywy kontrmarksistowskiej. Z wyjątkiem jednej, która nie jest rozwijana i do której powrotu nie należy wykluczać. To jest katolicka nauka społeczna. Jaka jest relacja pomiędzy nowoczesnym marksizmem a światem dominacji pieniądza wraz z jego generacją długu, złożonymi instrumentami finansowymi i możliwością spekulacji na olbrzymią skalę? Jak obowiązujący we współczesnym świecie podział dóbr przekłada się na funkcjonowanie etosu pracy oraz wolność człowieka i społeczeństw do wytwarzania swojego własnego dobrobytu? To takie rozbudowane pytanie zadaje Stas Jastes. Na tyle, na ile jestem w stanie ogarnąć moim umysłem to pytanie, to rzecz się sprowadza do tego, że znaczy jest to problem, pan poruszył jeden z fundamentalnych problemów. Mianowicie produkcja pustego pieniądza jest to podstawowy mechanizm umożliwiający krótkotrwały, ale jednak udostępnianie dobrobytu ludziom, którzy nie potrafią go wyprodukować, z przesunięciem w czasie eksplozji wynikającej z pojawiającego się niedoboru. Czyli banki, celem ogólnym systemu jest produkcja pasożyta, który nie potrafi produkować, w związku z tym zostaje uzależniony od władzy. Produkuje się pasożyta w ten sposób, że przez długi czas daje mu się dobrobyt tak długo, żeby on pozbył się umiejętności pracy, nawyku pracy i umiejętności pracy. Ale w tym czasie trzeba te dobra skądś brać. I produkcja pustych pieniędzy jest metodą na to, żeby udzielać różnego typu kredytów. Zaznaczam, w sytuacji, kiedy produkcją rzeczywistych dóbr zajmuje się 2 miliardy Azjatów w tej chwili, bo 2 miliardy Azjatów w tej chwili pracuje na kilkaset milionów białych ludzi. Tam powstają te produkty.
ale żeby można było tutaj dawać ludziom, przede wszystkim aktywistom marksistowskim, bo tu chodzi o te elity, które zarządzają i tu już dalej nie będę wchodził. To jest organicznie ze sobą połączone. Jedno z drugim należy. Dlatego następuje całkowite zlanie się tak zwanego kapitalizmu. Ja co jakiś czas przecieram oczy, słysząc, że cywilizowani, wykształceni ludzie mówią coś, że chcą kapitalizmu. To jest przecież opętańcze zupełnie. Współczesny kapitalizm jest głównym źródłem finansowania marksizmu. Ponieważ marksizm umożliwia współczesnym kapitalistom, czyli nie kapitalistom dawnym produkującym dobra, tylko współczesnym kapitalistom, czyli bankowcom produkującym puste pieniądze, łapanie ludzi w pułapkę kredytu. W tej chwili są ludzie, którzy są już zakredytowani na 3 pokolenia do przodu. No to mamy ich zblatowanych. Już muszą robić, co się im każe. Czy społeczeństwa angielskie, niemieckie, francuskie i ich systemy zasiłków społecznych to zaawansowana rewolucja komunistyczna? Pyta Sylwa 75. Odpowiedź jest tak, w sumie co do ogólnie tak, dlatego że tu się włącza tyle różnych szczegółów regionalnych, że tak powiem, związanych z odmiennymi kulturami i tak dalej, że w szczegółach wygląda to inaczej. Natomiast oczywiście ogólnie rzecz biorąc tak, ponieważ jest tylko jeden, jedyny skutek tego działania. Jedynym skutkiem tego działania jest skutek oczekiwany przez twórców tej ideologii, czyli pozbawienie ludzi możliwości samodzielnej produkcji tego dobrobytu, z którego się chce korzystać. Pytanie od seminarzysty o ksywce Apes Cornelius, odnoszące się do jakichś bieżących wydarzeń politycznych. Jak poinformował Foxman, podczas spotkania z prezydentem Dudą rozmawiano o restytucji mienia żydowskiego wartości 65 miliardów dolarów w Polsce. To o jakim czystym sumieniu Polaków mówimy? Odmawiam podejmowania tego typu tematu. Uważam go za prowokację. Patrzę, jest kolejne pytanie. Jaki jest pana stosunek do austriackiej szkoły ekonomii? Pyta Arek S27. Nie mam w tej chwili wyrobionego stosunku, ponieważ jestem po kilku, powiedziałbym, takich scysjach w dyskusji, z których wynika, że ja nie rozumiem, co to jest austriacka, co to jest szkoła austriacka. Bo są ludzie, którzy ze szkołą austriacką na przykład wiążą libertarianizm, czyli anarchokapitalizm, ten post rodbartowski. A to jest czysty marksizm. To jest czysty marksizm, tym bardziej, że ideologiem libertarian jest doktorant Habermasa. Ale to zresztą nie jest istotne, że jest doktorantem Habermasa. Etyka, którą stworzył Hoppe, jest jeszcze konsekwentniej marksistowska niż etyka Habermasa. W związku z tym tutaj, natomiast jeśli ktoś określenie szkoła austriacka kojarzy z pojęciem kapitalizmu w wydaniu klasycznego liberalizmu, no to ja mogę tylko rozłożyć ręce, bo znaczy z tego, że ci ludzie w ogóle nie wiedzą, o czym mówią i nie wiedzą, czym jest kapitalizm. Nie jestem przeciwnikiem kapitalizmu, ponieważ kapitalizm jest w sposób nieuchronny, musi być systemem wyzysku. Co nie znaczy oczywiście, że jestem zwolennikiem koncepcji lewicowych. Istnieją inne koncepcje. Bardzo dziękujemy za pana dzisiejszą wizytę w naszym studio. Przedłużyło nam się spotkanie, ale było gorąco interesujące, mam wrażenie. Mnóstwo komentarzy, 62 osoby dzisiaj z nami, online teraz. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia przede wszystkim pana programu, bo uważamy, że
jest to rzecz, o której warto wyrobić sobie swoje własne zdanie. Historia sztuki, tak się nazywa kanał YouTube. Historia marksizmu to jest ta playlista, która tam się... Lepiej jest wpisywać historia marksizmu. Z tym, że zaznaczam, że to są rzeczy, to jest program, który jest w trakcie, bo brakuje jeszcze dwóch odcinków. Potem one będą podzielone i tak dalej. To są szczegóły techniczne. Natomiast ja chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować za umożliwienie mi przeprosić za formę. Ja nie jestem zawodowym prezenterem i tak dalej, i tak dalej. Czasami wchodzę w jakieś boczne ścieżki. I mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze również w tym gronie mówić na te tematy już w sposób bardziej uporządkowany, ponieważ, podkreślam, program wiedzy społecznej obejmuje tę wiedzę na temat faktów i na temat rzeczywistości, która jest całkowicie niezależna od ideologii, i przeciwnikiem tego programu mogą być tylko te ideologie, które nie chcą, żeby ludzie poznali, jak jest skonstruowana rzeczywistość. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję wszystkim seminarzystom za wzięcie udziału w 5. Seminarium ENA i Warszawa. Spotykamy się 19 listopada. Do usłyszenia i do zobaczenia.